Cześć wszystkim, tutaj Marysia, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo fajnym filmem. Otóż kilka dni temu poprosiłam Was na Instagramie, żebyście napisali, a raczej napisały, bo tutaj ta prośba była kierowana głównie do dziewczyn. Poprosiłam Was, żebyście napisały mi na Instagramie problemy, które tylko dziewczyny zrozumieją i... Poleciałyście dosyć ostro, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Chamski promo time! Tutaj wyświetli Wam się mój Instagram. Jeżeli macie ochotę, to możecie mnie zaobserwować. Dodaję tam bardzo dużo zdjęć. I też właśnie ten filmik jest potwierdzeniem na to, że bardzo często pytam Was o różne rzeczy związane z filmami i jeżeli macie po prostu ochotę, żeby wziąć udział w moich filmach, żeby troszeczkę mi pomóc, żeby też tworzyć ten kanał, to zapraszam na Instagram. Koniec chamskiego promo, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od rzeczy, która pojawiała się naprawdę bardzo często. Kiedy włosy wplatają się dosłownie wszędzie, przy ściąganiu szalika, w krzesło itd. To jest idealny przykład na to, z jakimi problemami dziewczyny muszą się zmagać, zwłaszcza jeżeli mają długie włosy. Ja na szczęście nie mam aż takich długich włosów, ale też tego doświadczyłam i to naprawdę nie jest fajne. Nieopuszczona deska klozetowa. To też prawda, bo jeżeli dziewczyny korzystają z toalety, to nie podnoszą deski klozetowej, a jeżeli faceci korzystają, to tak robią. Chłopacy, dajcie mi znać w komentarzu, dlaczego jest taki stereotyp, nie oszukujmy się, bo tak jest też naprawdę, dlaczego wy nie opuszczacie tej cholernej deski. Krótko, zwięźle i na temat, to jest po prostu obrzydliwe i proszę was chłopacy, to jest naprawdę fantastyczne, kiedy tą deskę da się podnieść, ale da się ją też opuścić. Dylemat, czy golić nogi w zimę, jak nikt nie zobaczy. To ja! Każda dziewczyna tak robi, ok? Kiedy zostawiasz włosy wszędzie, dosłownie. To jest odwieczny problem czesania włosów. Ja mam w ogóle manię czesania włosów i tam, tutaj w promieniu 15 cm ode mnie leży szczotka. Ja bez szczotki nie potrafię wyjść z domu i muszę te włosy ciągle dotykać albo przeczesywać i wiecie, te włosy po prostu wypadają. Ja na szczęście mam jasne włosy, więc ostatecznie tego na przykład na podłodze czy coś nie widać, no ale wiadomo, trzeba sprzątać, nie? Ale chociażby tak jak dzisiaj, mam czarną bluzkę i blond włosy widać na niej z kilometra, więc... Kiedy patrzysz w lustro i myślisz, ah, wyglądam tak super, robisz sobie zdjęcie, a na zdjęciu kupa. Wiecie co, ja zauważyłam taką zależność i w sumie z Anetą o tym ostatnio rozmawiałyśmy, ona się ze mną zgodziła, że kiedy nastawiam się na to, że idę robić jakieś zdjęcia albo nastawiam się na to, że makijaż mi wyjdzie, to najczęściej on nie wychodzi i te zdjęcia też nie wychodzą, dlatego polecam Wam po prostu spontan i jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to bez spiny są drugie terminy. Kiedy pomalowana wkładasz białą bluzkę. Ojdź! No, ojdź, to jest mało powiedziane, bo żeby sprać podkład z ubrania jest dosyć ciężko, zwłaszcza jeżeli nie kapniecie się na początku, że macie na przykład plamę z podkładu. Ja tak przyznawam się szczerze, że mam taką maluteńką plamę z podkładu na mojej białej, przepięknej pościeli w kwiatki z Ikei i tego się nie dało doprać, mimo że prałam to 50 razy i próbowałam dosłownie wszystkiego, więc to jest naprawdę ból, a poza tym już tam walić plamę z podkładu, ale kiedy wasz makijaż, szczególnie brwi, o Jezus, kiedy zakładam bluzkę, która na przykład jest jakimś golfem albo ma po prostu ciaśniejszy tutaj dekolt i przekładam ją przez głowę, to zawsze moje brwi, które tam wyglądają powiedzmy w miarę, nagle i koniec. O matko, to się pojawiało setki razy, nie mam się w co ubrać. Same. Okres. Wiecie co? Wydaje mi się, że każda dziewczyna miała gdzieś tam takie małe marzenie, żeby każdy facet przynajmniej raz w swoim życiu przez chociaż, dajmy na to, jeden dzień miał okres i zobaczył, jak to jest super! I w ogóle Madzia, pozdrawiam. O mój Boże! Kichanie podczas okresu, jak już jesteśmy w takim temacie. To jest chyba nawet gorsze niż cały okres. Mała, ciebie też pozdrawiam. Kiedy pomalujesz paznokcie i przez przypadek czegoś dotkniesz. Paznokcie wysychają wam 10 godzin i stwierdzicie, dobra, są suche i nagle zakładacie skarpetki albo zakładacie buty i cały lakier wam się... Bo czemu nie? Gdy złamie się nam paznokieć. Miałam przez ponad 2 lata robione żele, więc jakby wiem, co to znaczy złamać paznokieć i mieć wszystkie długie, a jeden krótki. To nie jest fajne, ale tak jak mówię, moje naturalne to są dzieci z nadwagą, Sandra. Pozdrawiam, to jest nasz ulubiony tekst. Kiedy jedna brew w przymalowaniu wyjdzie perfekcyjna, a druga to jakaś porażka. To ja każdego dnia. Kocham malować brwi, bo robią one wielką różnicę, jeżeli chodzi o kształt twarzy i w ogóle
o to, jak się tak naprawdę wygląda, ale z drugiej strony nienawidzę ich malować, dlatego że jest to mega stresujące, bo brwi są dwie. I gdzieś czytałam kiedyś taki cytat, że brwi nie muszą być bliźniaczkami, ale muszą być spokrewnione. I to jest moim zdaniem bardzo trafne określenie, więc myślę, że to jest właśnie najtrudniejsze, żeby te brwi były dosyć podobne do siebie. I tak jak tutaj Zuzia napisała, kiedy jedna wyjdzie super, druga oczywiście wyjdzie beznadziejnie. A tutaj widzę historyjkę. Okres. Stara, ja idę przodem, ty za mną, widać coś. Story of my life again. Kiedy oddasz slash wyrzucisz ciuch, po czym stwierdzisz, żeby ci pasował do danej stylizacji. No to jest prawda, zwłaszcza jak moda powraca i myślicie sobie, że tej bluzki już nigdy nie założę, tych spodni nigdy nie założę. Ta spódnica jest okropna, a nagle miesiąc później widzicie na Instagramie Kylie Jenner, że ona jest ubrana tak, jak wy byłyście ubrane 5 lat temu i stwierdzacie, kurde, mogłam tego nie wyrzucać, no ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, więc to jest takie bardzo normalne i bardzo prawdziwe, niestety. O, to jest dobre. Czy tylko ja kupuję gumki do włosów, które po czasie same magicznie znikają? Nie, Madzia, nie jesteś sama, bo myślę, że każda dziewczyna jest tutaj w stanie się jakby z tym utożsamić. No serio, ja tego nie potrafię zrozumieć. Jakim cudem wszystkie gumki do włosów, spinki, wsówki, generalnie rzeczy do włosów zawsze giną. I nigdy ich nie ma, mimo że kupicie opakowanie 5000 gumek, to i tak nie będziecie mieli żadnej, no bo nagle wszystkie znikną i nikt nie wie, o co chodzi i dlaczego. I to by był chyba koniec tego filmiku, bo i tak mam wrażenie, że on jest bardzo długi, tak więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie, jeżeli taki pomysł troszeczkę innej formy filmików, w której wy też bierzecie tak intensywnie, aktywnie udział, wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zapraszam was serdecznie do zasubskrybowania. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i jeszcze tego nie robicie, to zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału na dole. Serio, spróbujcie sobie to powiedzieć tak szybko. Język się plącze, masakra. Nie mam pojęcia, skąd wzięłam tyle energii, żeby nagrać ten filmik, żeby się tak wydurniać, bo cały dzień byłam taka strasznie przymulona i chciało mi się cały czas spać. Ale tak, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mua!